przyznam się szczerze, że oczekuję po tej grze, że będzie to coś dobrego, no bo Sebastian Leb to jest coś dobrego, przynajmniej jeżeli chodzi o świat rajdów, no to dobra. To podzielę się z Wami z moimi pierwszymi wrażeniami. No to odpalamy. Sebastian Leb, Riley Evo. Tak, gram na PlayStation 4. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś wątpliwości co do tego, to właśnie je rozwiewam. Na początek filmik pewnie, jak w większości tego typu produkcji, więc zobaczmy, co tutaj będzie. Zamykam oczy, koncentruję się. Nie ma znaczenia, ile wygrałeś rajdów, ilu pokonałeś rywali. Twoja determinacja wciąż jest taka sama. No tak, ekscytujący początek, fantastyczny filmik przygotowany przez firmę Millstone. To ona właśnie wyprodukowała tę grę. Jest o tyle ciekawe, że kilka ostatnich wersji gry WRC właśnie były przygotowywane przez tę firmę. Co ciekawe, w maju albo w czerwcu, z tego co pamiętam, ma pojawić się kolejna gra produkowana właśnie przez tę firmę i również sygnowana znanym nazwiskiem. Tym razem będzie to Valentino Rossi i będzie można przejść całą karierę znanego Włocha, nie tylko tą motocyklową, ale również będzie można startować w rajdach samochodowych, w których on się pojawił. Ale wracamy do gry Sebastian Leb, Riley Evo. No właśnie, na początek tworzymy własny zespół. Mamy do wyboru członkowie zespołu, kombinezon i kaski, informacje o zespole, wszystko to należy uzupełnić. A, bardzo ważna informacja, gra jest w pełni spolonizowana, czyli wszystkie wypowiedzi, wszystkie napisy nagrane są po polsku. Również można oczywiście znaleźć w tych wszystkich ustawieniach przed startem polską flagę, polską reprezentację, więc możecie być o to spokojni. Ja oczywiście, no chwilę to potrwa, zanim całość sobie skonfiguruję. No dobrze, tu mamy wszystko wybrane. Informacje o zespole uzupełnione. Członkowie zespołu również. Kombinezon, kask wybrany. No to jedziemy dalej. No i pojawia się dość ciekawy napis. Jeśli nie masz wcześniejszego doświadczenia z grami rajdowymi, możesz skorzystać z trybu samouczka, aby nauczyć się, jak ujarzmieć potężne samochody. Chcesz spróbować? No i teraz pytanie. Jak silni się czujecie? Macie doświadczenie, czy nie macie doświadczenia? Ja z chęcią sprawdzę, zrobię ten samouczek. Choć kilka gier mam za sobą, nie uważam się za jakiegoś wybitnego eksperta, więc może się przydać. Co tutaj? No, głos lektora, podpowiedź, co należy zrobić, no i sprawdzamy się, co potrafimy. To niezwykle wymagająca dyscyplina sportu. Tak, i teraz tak, zakręty. Wskazówki pilota, opis trasy są bardzo pomocne. Umiejętności śledzenia podczas jazdy często stanowi różnicę pomiędzy dobrym kierowcą i zwycięzcą. Istnieje wiele systemów, metod klasyfikowania zakrętów i każda załoga wybiera taki, który najlepiej im odpowiada. W grze Sebastian Leb, Riley Evo zakręty są klasyfikowane na podstawie skrętu kierownicy wymaganego do ich pokonania. Im większa cyfra przypisana do zakrętu, tym mniej trzeba skręcić kierownicę. Czyli wiadomo, jeżeli zakręt numer 6, to tylko delikatnie należy skręcać. Piątka, czwórka, trójka i tak aż do nawrotu. Wszystko jest opisane, strzałki, znaki. I teraz kolejne ciekawostki, których ja na przykład nie wiedziałem, co jest bardzo ciekawe, że tutaj to wprowadzili. Jeżeli informacja o zakręcie jest poprzedzona spójnikiem W, znajduje się on bezpośrednio po łuku opisanego wcześniej lub znajdującego się zaraz za nim zakrętu. Na przykład prawy 3, w lewy 3. Czyli będzie wiadomo, że będzie prawy, w lewy. Tak samo jest z I, długość. I takich tutaj opisów jest bardzo, bardzo ciekawe zrobionych. Co znaczy wypuść? Gdy krzywizna łuku bliżej końca staje się łagodniejsza, kąt może zwiększyć się do tego stopnia, że numeryczna wartość, za pomocą której opisano zakręt, musi zostać zmieniona. W takim przypadku pilot użyje terminu wypuść, po którym nastąpi odpowiednia cyfra, np. prawy 3, wypuść 5. Można dobrze to opisać? Poniższe terminy są powszechnie stosowane w rajdach i stanowią uzupełnienie opisu trasy o dodatkowe informacje.
Dla mnie bardzo ciekawa informacja, ciekawy dodatek, rewelacja. Producenci gry opisali ponad 300 km tras. Żeby była jasność, to nie są tylko rajdy, bo Sebastian Loeb nie startował tylko w rajdach. Oprócz tego, oprócz rajdów, które się pojawiły, oczywiście one nie mają nazw prawdziwych, bo, no bo gra nie ma lokalizacji, nie może używać nazw takich jak w WRC, to poza rajdami pojawiają się również Rallycross na kilku torach. Pojawia się również słynny wyścig górski, Pikes Peak, i to jest również bardzo ciekawa opcja. No i tak, tryb szybki to jest taki, w którym możesz wybrać sobie rajd, rallycross, Pikes Peak lub próbę czasową. Oczywiście wszystko jasne. Możesz pojechać pojedynczy rajd, możesz pojechać pojedynczy odcinek nawet, możesz pojechać pojedynczy tor i tak dalej, i tak dalej. Wszystko po to, żeby się posprawdzać. Tryb kariery. Kariera to jest wybór nasz. Najdłuższa gra może trwać nawet kilkaset godzin. Do przejechania wszystko, co jest tylko możliwe. Rajdy różnych klas, samochodów. Do tego jeszcze różnego rodzaju challenge, które trzeba pokonać, żeby zdobywać większe punkty, a za właśnie punkty zdobywa się kredyty, dzięki którym kupuje się kolejne samochody, oczywiście coraz lepsze, coraz lepsze, coraz lepsze. To jest kolejna opcja. Zupełnie inną opcją jest Loeb Experience. I tutaj jest coś, co mnie serdecznie urzekło. Oczywiście można, chodzi o to, że przechodzimy całą karierę dotychczasową Sebastiana Loeba. Nie ma co prawda wyścigów WTCC ani wyścigów długodystansowych ani rajdu Dakar, ale pewnie i to poprawią, ale można prześledzić poszczególne etapy kariery Sebastiana Loeba, co mi się szczególnie spodobało. Mamy do wyboru tak, pierwsze kroki, lata 98-99, młody mistrz, lata 2000-2001, wśród wielkich, lata 2002-2003, mistrz świata, lata 2004-2006, na kartach historii, lata 2007-2010, mistrz wszechczasów, lata 2011-2013 i Pikes Peak 2013. I od razu się przyczepię do jednej rzeczy, co nie powinno się pojawiać w takich produkcjach. Wybieramy opcję Mistrz Wszechczasów, wchodzimy w Mistrza Wszechczasów i piękny filmik Sebastiana Loeba. To była decyzja Citroena. Ze względu na rozwój rynku i plan marketingowy. Krótka opowieść Sebastiana Loeba na temat tego, co się wydarzyło w danym momencie jego kariery. Bardzo ciekawe filmy, dużo fajnych rzeczy można się dowiedzieć, nawet dużo więcej niż w książce Mój styl jazdy, którą bodajże w zeszłym roku można było dostać w naszych księgarniach. Ale co mi się nie podoba? Są niedociągnięcia. Sebastian Loeb opowiada na przykład o rajdzie Argentyny, a tłumacz mówi mi o wyścigu. Wyścig. W wyścigu Argentyny, w wyścigu w Argentynie, o wyścigu w Argentynie. W kontekście rajdów. Oczywiście no, to jest czepianie się, ale ktoś, kto się lepiej zna, nawet ode mnie, albo nawet mniej ode mnie, czepi się właśnie takich słów. Rajd, wyścig, dwie zupełnie inne rzeczy i on mówi o tym w kontekście nie rallycross, tylko w kontekście rajdów. Fatalne tłumaczenie. Ja dostrzegam w tym błąd, mam nadzieję i jestem właściwie ciekaw, czy wy również ten błąd dostrzeżecie. Drugi błąd, jaki się pojawia, to jest właśnie w etapie 2011-2013 mamy do wyboru kilka podetapów, jest nowy samochód, część druga, jest 6 pod rząd. Six in the row, tak? Tak by było w angielsku, a po polsku nie używa się stwierdzenia pod rząd. U nas się mówi z rzędu. Ktoś, kto pozwoli sobie na takie tłumaczenie, to jest moim zdaniem znowu kolejny błąd. Oczywiście ktoś uzna, że się czepią, bo tak wszyscy mówią, 6 razy pod rząd udało mu się zdobyć Mistrzostwo Świata. Nie, 6 razy z rzędu udało mu się zdobyć Mistrzostwo Świata. Przepraszam, jeśli się czepiam, ale czegoś można. No dobrze, to sprawdźmy w takim razie, jak w tej grze się prowadzi. Na początek wybierzmy sobie pierwszy z brzegu rajd. Przyznam się szczerze, że już widzę kolejny błąd w grze. Muzyka.
jest strasznie monotonna i irytująca. I znowu, to jest moje osobiste zdanie, nie wszyscy muszą się z nim zgadzać. Mam nadzieję, że to dopiero początek i jeszcze czymś mnie zaskoczył, aczkolwiek nie spodziewał się zbyt wiele. Do tego, co widzicie, ja nie mam kierownicy, jeżeli chodzi o grę, więc będziemy ją testować na zwykłym, klasycznym padzie. Czy to będzie utrudnienie, czy ułatwienie? Dopiero zobaczycie, zresztą ja też zobaczę i opowiem wam, jak się gra. Tak, i tutaj mamy, przeszliśmy do rajdu i mamy już do wyboru. Rozpocznij wyścig i to jest kolejny błąd. Wyścig. Jesteśmy w rajdzie, a jest napis rozpocznij wyścig. No dobra, musimy to jakoś przeżyć. Dalej, ustawienia samochodu, informacje o odcinku, samouczek, opisu tras, opcje dodatkowe i wyjdź. No to wejdźmy sobie w ustawienia samochodu, co mamy do wyboru. Ustawienia samochodu mamy kolejne podkategorie. Przednie zawieszenie, skrzynia biegów, hamulce, tylne zawieszenie, ustawienia zaawansowane. Co mamy w przednim zawieszeniu? No jest trochę tych opcji do pobawienia się. Oczywiście każdy będzie mógł bawić się nimi na własny sposób, żeby ustawić sobie samochód jak najlepiej. Jestem ciekaw, jak bardzo to wpływa, ale to też będziemy musieli sprawdzić. Dobrze, nie bawimy się w ustawienia, pojedźmy rajd. Zobaczmy, jak ten samochód się po prostu spisuje na trasie. Wciskamy rozpocznij wyścig. Jak to brzmi. I zaczynamy nasz rajd. 3, 2, 1, start. No i już przestrzeliłem pierwszy zakręt. No jak widać, najlepszym kierowcą nie jestem, ale to jest wszystko pewnie choroba dzieciństwa, niemowlęca, jak to się mówi. To, co się rzuca od razu w oczy, to zobaczcie, jak wąskie są uliczki w porównaniu do... O proszę, i wyleciałem. Dobrze, spróbujmy z opcji cofnięcia. Cofamy się, dobrze, i jedziemy. I spróbujemy jeszcze raz to przejechać. Wcześniejsze hamowanie, zejście do prawej. Zwolniliśmy, ale nie wypadliśmy. To, co mówiłem, zobaczcie, jakie wąskie są uliczki. Moim zdaniem dużo bardziej, dużo węższe niż w grze WRC, w którą miałem okazję grać zaraz po debiucie i też przez chwilę z nią grałem nawet. Do teraz jest opcją, którą... z której korzystam, tak? Czyli od czasu do czasu gram również w tę grę. No dobrze, zobaczcie, opisy tras, jak one wyglądają. No jak widać, nie jestem najlepszym kierowcą, ale nikt się tego po mnie nie spodziewał. Już się zaczęły problemy z silnikiem. Jedno z poprzednich uderzeń spowodowało, że już mam problem, tak? Samochód już nie rozpędza się tak, jakbym chciał. Jedzie do 68 km na godzinę, maksymalnie się rozpędza. Przy moich umiejętnościach to pewnie jest najlepsza z możliwych opcji, ale jednak chciałoby się spróbować pojechać szybciej. Chociaż odcinki tutaj włoskie są bardzo, bardzo kręte, więc te prędkości wcale większe nie byłyby osiągane. Oczywiście pilot mówi w pełni po polsku. Do tego mamy jeszcze opis trasy znakami w górnej części ekranu, żeby jeżeli ktoś nie usłyszał, zobaczył jeszcze, jaki zakręt go czeka, aczkolwiek jest to dość trudne patrzeć na trasę i patrzeć na opis u góry, dlatego lepiej jest, zdecydowanie lepiej jest słuchać kierowcy i trzeba wiedzieć, co on do nas mówi, tak? I zobaczcie teraz kolejna rzecz. Jest w opcjach coś takiego jak wolna kamera. Kiedy wciskamy przycisk Options, możemy zrobić albo kontynuuj jazdę, albo wybierz opcję, zrestartuj dany odcinek, ale jest wolna kamera. Czuję, że coś jest nie tak z moim samochodem, więc wchodzę w wolną kamerę i bawię się nią, sprawdzam, co jest nie tak. I zobaczcie, co jest nie tak.
Oczywiście jadę już bez prawego przedniego koła. Zresztą co mi się podoba, ta grafika jest naprawdę dobrze moim zdaniem zrobiona. Nie wymagałbym tutaj pełnego realizmu, tak? Nie chciałbym zobaczyć krwi, nie wiem, na kierownicy, ale to, co ile razy uderzyłem już tym samochodem i czym uderzałem, jest dokładnie odwzorowane w moich wgnieceniach na samochodzie, tak? Ja wiem, można się czepiać, że one powinny być bardziej realistyczne, ale no zobaczcie, no moim zdaniem wygląda to naprawdę całkiem, całkiem nieźle. Podoba mi się, tylko nie wiem, czy to jest zamierzone, czy nie, to wyostrzanie, przeostrzenie, tak? Jak coś szybko zrobimy, to oczywiście gubimy obrazek, ale jak dojedziemy, jest ostrość łapana z powrotem, o proszę. No, to mój Ford Escort Cosworth nie wygląda zbyt ciekawie, do tego jedziemy bez prawego przedniego koła. No, ale dobrze, no, chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Przyznam się wam, że gra nie jest aż taka prosta, nawet na tym poziomie bardzo prostym. Aczkolwiek oczywiście to wszystko zależy od umiejętności i godzin przejechanych na innych grach rajdowych. Oczywiście nie spodziewajcie się tego, że tu będzie tak realistyczne jak w grze Richard Burns, ale dla osób, które nie oczekują aż takiego realizmu, nie mają takiego sprzętu, no bo jakby też nie o to do końca chodzi, całkiem ciekawa opcja moim zdaniem. Przy odpowiednim podciągnięciu sobie trudności gra jest naprawdę fascynująca. Oczywiście dla kogoś, kto jeździ jeden rajd na miesiąc, znajdzie sobie takie ustawienie, żeby sprawiało jemu to frajdę, a osoby, które będą oczekiwały większej rywalizacji i będą częściej się ścigały, mogą również znaleźć dla siebie poziom trudności. Co ciekawe, jak dla mnie ta gra przy graniu na padzie nie jest aż taka trudna. Spodziewałem się, że na przykład tak jak, nie wiem, w Project Cars prowadzenie na padzie samochodu jest zdecydowanie trudniejsze. Tak tutaj widać, że producenci skierowali tę grę właśnie nie tylko do pasjonatów, którzy mają kierownicę w domu, ale również do tych, którzy chcą się świetnie bawić, mając tylko i wyłącznie pada. Ja nie uważałbym tego jako czegoś negatywnego, jako błąd w grze. Wręcz przeciwnie, podoba mi się takie podejście. Oczywiście znowu wszystko zależy od ustawień, tak? Jeżeli chcecie grać na kierownicy i skupić się na tym, żeby to było jak najbardziej odwzorowane, można dojść do bardzo wysokiego odwzorowania, ale znowu mówię, nie spodziewajcie się, że to będzie symulator. To jest coś między grą arkadową typu Need for Speed a Richard Burns, gdzieś tam dokładnie po środku. Możecie znaleźć sobie coś, opcje dla siebie, szczególnie sprawiające, że ta gra będzie trudniejsza. Jak widać, męczę się strasznie. Mój Ford Cosworth wygląda zmasakrowany, jest zmasakrowany, wygląda tragicznie, ale przejeżdża właśnie. Wjechaliśmy w ostatnią część tego odcinka specjalnego, który wybraliśmy. Słyszałem zdania, że grafika nie pojawi, nie porywa w tej grze. I oczywiście można się czepiać, że nie jest zbyt, że tak powiem, miodna, ale mnie ona, bardziej mi się podoba to, jak się prowadzi samochód, niż to, jak wygląda grafika jako taka. Ja nie widzę w niej wielkich błędów, naprawdę. To, o, zobaczcie, tak wygląda mój samochód zmasakrowany na koniec odcinka. Ja nie widzę w tym wielkiego błędu. Mimo wszystko dla mnie ważniejsze jest, żeby grało mi się dobrze, niż to, żeby ta gra perfekcyjnie wyglądała. Kolejny słaby punkt tej gry to jest to, że nie ma realnych nazwisk zawodników. Ja na przykład ścigałem się przed chwilą w rajdzie z Gabrielem Blayem, Federico Genovesi, Henrym White'em, Ryderem Scampem. Oczywiście nie powinno mieć to żadnego znaczenia, ale jednak mimo wszystko, kiedy zna się nazwiska kierowców, interesuje się tym sportem, to chciałbym i oczekiwałbym, żeby te nazwiska były chociaż podobne, a tutaj nie ma czegoś takiego. Kolejne, co mi się podoba w tej grze, w przejściach między
poszczególnymi naszymi rajdami czy kolejnymi startami pojawiają się informacje na temat samochodów, które pojawiły się na trasach rajdowych w ostatnich latach. I to nie chodzi tylko o ostatnie 2 lata, ale ostatnie 60 czy 50 lat. No i na przykład dowiemy się czegoś o Fordzie Fieście, którą startuje Robert Kubica, ale dowiemy się również ciekawostek na temat samochodów takich marek jak Subaru, Toyota Celica czy nawet BMW, co ciekawe. No dobrze, a właśnie, a propos samochodów, w grze jest ich około 70 różnych kategorii, starsze, młodsze, najnowsze. No, także jest w czym wybierać, jest o co walczyć. Oczywiście najdroższym samochodem, jaki można kupić w tej grze, zdobywając po prostu kolejne punkty doświadczenia, to jest Volkswagen Polo, czyli aktualny mistrz świata. Dobrze, zobaczyliśmy, jak wygląda rajd. Zobaczmy w takim razie, jak jeździ się w Rallycrossie. Jeden wyścig i znowu wybieramy sobie wszystko, czyli do wyboru mamy opcję wyścigu, okrążenia i w tych do wyboru mamy trasy Trois Rivières, Los Angeles, Le Hague, San Luis i Francia Corta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć torów. Pięć torów do wyboru. My sobie wybierzemy tor, powiedzmy, Le Hague. Długości 1088 metrów, 33% to suchy asfalt, 67% to suchy żwir. Wybieramy sobie ten tor. Wybieramy sobie również samochód. I ta sama opcja co w rajdach. Możemy jechać tym, który już mamy u siebie w garażu, ale możemy też pojechać samochodem wynajętym. W tym przypadku pojedziemy sobie powiedzmy Saxo Kit Car z 98 roku, 210 koni mechanicznych mocy, 1600 cm sześciennych pojemności, przedni napęd, 194 Nm obrotu, momentu obrotowego, niecała tona ciężaru. No to zobaczmy, rok 2000, malowanie oficjalne, wybraliśmy sobie samochód, wybraliśmy tor. Tak, wybraliśmy samochód, czy nie wybraliśmy samochodu? Nie wybraliśmy samochodu. No dobrze, gdzie jest ten, tak, Saxo, tak, kit, wynajmujemy. No i robimy opcję wyścigu 4 okrążenia, no to rozpocznij wyścig. Irytuje mnie i to jest problem, moim zdaniem, w tej grze, czas jaki... w jakim gra się ładuje między kolejnymi rajdami, wyścigami. Możecie zobaczyć, że ten pasek postępu jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo wolno płynie. Moim zdaniem to w tym momencie powinny pojawiać się informacje o samochodach, o których mówiłem wcześniej. I wtedy można by było całość przeczytać, bo często jest tak, że informacje o samochodzie to nie jest tylko 5-6 linijek, ale to jest 4 strony informacji, które warto przeczytać, warto poznać. I w tym momencie, moim zdaniem, one byłyby ciekawsze niż po wyścigu, kiedy ta gra ładuje się szybciej do menu głównego. Ale widać, taki był pomysł producentów gry. No to jesteśmy. Gra się załadowała. Jesteśmy w menu Rallycrossu. Rozpocznij wyścig, znowu do rozpoczęcia gry. Ustawienia samochodu, informacje o wyścigu, opcje, samouczek, okrążenia, joker. No właśnie, to co wszyscy pewnie interesujący się Rallycrossem wiedzą, jest coś takiego jak okrążenie Joker w Rallycrossie. To jest trochę zmieniona trasa do ogólnie przyjętej, trochę trudniejsza, które w ciągu całego trwania wyścigu musi kierowca przynajmniej raz pokonać. Tak jest i tutaj mamy Jokera. Czy go przejechaliśmy? Mamy oznaczenie w lewym górnym rogu, więc łatwo jest się połapać w tym, czy już przejechaliśmy Jokera, czy jeszcze nie, i sobie zaplanować przejazd. Proszę, tak wygląda start. No to startujemy. Pilot jest tylko na początku odliczający nam czas do startu, później oczywiście go nie ma, nie pojawia się, no bo przecież oczywiście kierowca rallycrossowy jeździ sam, bez pomocy pilota. No i dzieje się tak jak w rallycrossie, początek, ścisk, trzeba walczyć o każdy centymetr toru. Thank you.
4 okrążenia do przejechania. Ja przejechałem przed chwilą właśnie okrążenie Joker, czyli specjalną trasę, o której mówiliśmy chwilę wcześniej. Także do przejechania mam jeszcze 3 okrążenia i teraz już mogę jechać je normalnym torem. Jak widać, najlepiej mi nie idzie, bo jestem dopiero 6 aż na 6 startujących, więc tak, szału nie ma, zdecydowanie. Ale straty znowu aż tak wielkiej też nie mam, więc jeszcze jest o co powalczyć. Proszę, tego się nie spodziewałem. Dachowanie. No i z całkiem małej straty nagle zrobiło się dramat. Już nawet nie widzę swoich rywali. No ale dobra, przejadę do końca. I znowu dachowanie. Coś ten... Saxo nie jest dla mnie najszczęśliwszy. No dobrze, pojedźmy to jeszcze raz, bo... 2 dachy... To nie jest zbyt dobra moneta dla mnie. Price, Pelicano, Loyola, Grandi i Hoover. Powiem wam coś te nazwiska? No mnie też nie, ale takie mamy właśnie nazwiska w grze Sebastian Leprelli Evo. To co o czym mówiłem, żadne znane nazwisko się nie pojawia, poza nazwiskiem Sebastian Lep i Elena, czyli nazwisko pilota mistrza świata. No, przyznam się wam szczerze, że ja nie jestem jakimś, to o czym mówiłem, super mega świetnym kierowcą w grach komputerowych, ale nawet taki kierowca bez wielkiego doświadczenia jak ja może się świetnie bawić tutaj grając w Sebastian Lep Rally Evo. I śmiem twierdzić, że nawet ktoś, kto ma większe wymagania i większe doświadczenia niż ja, może w tej grze poczuć frajdę z jazdy, naprawdę, bo to jednak widać i czuć, tak? Chciałbym przetestować grę, mając kierownicę, no ale nawet na padzie, grając tak jak ja, można się świetnie bawić, pomimo tego, że się dostaje standardowy wpierdziel na torze, tak? A przypominam, że ustawienia trudności nie są zbyt duże. No jak widać, Citroen Saxo nie jest moim ulubionym i najlepszym samochodem. 4 miejsce na 4 startujących, 6 miejsce na 6 startujących. Mogło być lepiej. Cały czas szukam wielkich błędów w tej grze. Póki co, poza tym co mówiłem, czyli napis wyścig, a mówimy o rajdzie, albo tekst wyścig, a mówimy o rajdzie. No i ten 6 pod rząd, to jest dla mnie błąd niesamowity. Gra naprawdę sprawia wiele frajdy. Można dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy. Można poczuć się trochę jak Sebastian Lep, rywalizując, idąc jego tropem. Także naprawdę ciężko jest mi ocenić źle tą grę, tym bardziej, że ja mam nie mam wielkiego doświadczenia w grach. Lubię grać, co nie znaczy, że umiem. Także bierzcie to pod uwagę, że gra może być trudniejsza. No ale dobra, spróbujmy jeszcze przejechać w takim razie w Lep Experience, czyli w kategorii Sebastiana Leba, pojechać jego samochodem, bo to jest na początku niedostępne dla wszystkich, to pewnie trzeba przejść daleko, daleko w grze, ale można na przykład w Lep Experience pojechać Citroenem, pojechać Citroenem DS3 Rally na torze Le Hague Rally Crossowym. I wtedy można poczuć prawdziwą frajdę z jazdy tym samochodem. Zobaczcie, jak mi poszło. No dobrze, tu mamy tego naszego Citroena DS3. I pojawiamy się na tym torze samym, co wcześniej jechałem Saxo. I od razu inna jazda. Ten samochód od razu inaczej przyspiesza.
Dobra, wracamy. Tu był błąd nasz, więc trzeba go naprawić. Tylko jak? Tu? Dobra, tu jesteśmy. Kolejny błąd, znowu trzeba naprawić. Ilość zarobionych kredytów zależy od pozycji na mecie. Pierwszy sukces, pierwsze zwycięstwo. Wygrana w rallycrossie samochodem Sebastiana Leba, Citroenem DS3. No ale przyznajmy w rację, że po prostu samochód jest wyjątkowy, a nie kierowca, bo kierowca dupa. No dobra, w ten sposób zrobiliśmy pierwsze punkty. Czas pojechać ostatnią imprezę, jaka jest do przejechania w Sebastian Leb Rally Evo, czyli Pikes Peak. Legendarne wspinanie się na szczyt góry w Stanach Zjednoczonych, które przejechał Sebastian Leb i jednocześnie ustanowił tam rekord trasy, do teraz niepobity. Pojedziemy pierwszy etap, by zobaczyć, jak wygląda ta trasa. Szczególnie wyniki zespołu Vatanena z Peugeotem 405. Pamiętam legendarne momenty. Do wyboru mamy z tego poziomu, na którym ja jestem, czyli podstawowego. Pierwszy test, drugi test i trzeci test. Nie można pojechać w wyścigu, więc skupimy się na najprostszej rzeczy, czyli pierwszy test. Do wyboru nie ma samochodu akurat w tej opcji. Tutaj jeździmy jednym samochodem, Peugeotem 208 T16 Pikes Peak Test Car, moc 875 koni mechanicznych, pojemność 3200, napęd na 4 koła, 883 Nm momentu obrotowego, waga 875 kg, czyli jeden koń mechaniczny na 1 kg wagi. Potwór. No i tym potworem spróbujemy przejechać ten pierwszy test. Nie spodziewam się oczywiście rewelacyjnego wyniku, ale trzeba spróbować, tak? No to wylądowaliśmy w Pikes Peak. 3, 2, 1. I ruszamy. Co ważne, w Pikes Peak również nie ma pilota, no bo kierowca jedzie sam na szczyt góry. Tak jest również i w grze. No i to jest coś, o czym opowiadał w filmiku przed tą częścią gry Sebastian Leb, że te zakręty, które tutaj jest, ta trasa jest około 20 km, trzeba zapamiętać. Trzeba znać na pamięć, żeby
naprawdę dokonać tutaj fantastycznego wyniku, żeby pojechać jak najlepiej, jak najszybciej. Co mi się podoba, to nie jest gra typu Need for Speed, że wciskasz gaz do dechy, samochód się trzyma na zakręcie i nic się nie dzieje. Tutaj trzeba pomyśleć, trzeba przehamować, trzeba tak na dobrą sprawę przeanalizować, co, jaka jest szansa wypadnięcia z trasy. Trzeba wiedzieć, co się dzieje za następnym zakrętem, żeby wiedzieć, jak pojechać. Oczywiście, że to nas wtedy przez to kosztuje dużo więcej czasu, ale też dużo więcej czasu, żeby poznać trasę, żeby poznać każdy fragment wyścigu, każdy fragment rajdu, ale to moim zdaniem powoduje, że w tę grę będziemy grali znacznie dłużej, że będziemy do niej chętnie wracać, żeby właśnie zmierzyć się albo z Sebastianem Loebem i jego wynikami, albo z własnymi słabościami, z własnymi lepszymi lub gorszymi czasami. Powiem wam, że jazda tym potworem, którym Sebastian Loeb wspinał się na Pikes Peak, jest po prostu niebywała i strasznie ciężki kawałek chleba zapanować nad tym potworem. Przejechałem, jak widać, nie za fajnie mi to poszło. Zawody zakończone niepowodzeniem. No to zrestartujmy, pojedźmy jeszcze raz, jak już wiemy, jak ta trasa mniej więcej przynajmniej wygląda. Drugi przejazd. No i pierwszy wypadek, czyli trzeba cofnąć i jedziemy. I kolejny wypadek i znowu trzeba cofnąć, tak? Nieco lepiej, ale to nadal nie jest idealnie. Najfajniejsze jest to, że jedziesz na Pikes Peak, wyjeżdżasz poza trasę, jest dużo piasku, łapiesz oponami piasek i już masz problem z łapaniem przyczepności. No cóż, ponownie zadanie ukończone niepowodzeniem. A propos filmików o poszczególnych samochodach, w tym momencie mamy Lancia Delta Integrale w 8V. Po delegalizacji grupy B w 1986 roku Lancia postanowiła i tak dalej, i tak dalej. To są opisy
fantastycznych pojazdów, o których często możemy zapomnieć. Ja wiem, że pasjonaci rajdów pamiętają i Lancia Delta Integrale, i Toyota Celica, i dużo innych samochodów, ale wielu laików, którzy lubią na przykład grać w gry, nie mają takiej wiedzy, mogą się dowiedzieć czegoś nowego właśnie tutaj. Dobrze, to są pierwsze wrażenia, moje pierwsze wrażenia z grą Sebastian Loeb Rally Evo. No i jak mógłbym ocenić tę grę? Bo z jednej strony oczekiwania są wielkie, no bo to jest nazwisko fantastyczne. Mistrz, wielokrotny mistrz świata, kierowca, który czego się nie zabiera, to dla niego przemienia się w sukces. Czy ta gra będzie sukcesem? Trzeba by było pewnie podzielić to na dwa etapy. No bo sukcesem pewnie będzie dla ludzi, którzy wymagają czegoś więcej niż od wyścigówek i ścigałek typu Need for Speed, ale dla ludzi, którzy jeżdżą w gry na typu Richard Burns Rally, to będzie śmiesznie to, jak jest, jak się prowadzi samochód, jakie opcje można pozmieniać, co poprawić itd., itd. Nie wierzę w to, żeby oni świetnie się bawili przy tej grze. Świetnie będą się bawić tacy ludzie jak ja, którzy nie są ekspertami od gier rajdowych, od gier wyścigowych, ale chcą poczuć ten smak rywalizacji na torach i na trasach, a jednocześnie dowiedzieć się czegoś więcej o swoim bohaterze, bo ja muszę przyznać, że jestem wielkim fanem Sebastiana Loeba i może też dlatego na tę grę spoglądałem inaczej niż wszystkie inne. Będę na pewno do niej wracał i postaram się trochę Wam pokazać, jak mi szło, jak mi idzie, ale nie spodziewam się jakichś wielkich efektów. Ta gra to jest przede wszystkim dlatego, żeby poczuć frajdę na najniższych poziomach i walczyć z samym sobą. Jeżeli spodziewacie się czegoś wyśmienitego, możecie się zawieść, ale jeżeli spodziewacie się po prostu dobrej zabawy, to myślę, że dla większości z Was taka właśnie będzie gra Sebastian Loeb Rally Evo. No i co? Chyba na ten odcinek opowieści o tej grze to wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę. No i oczywiście zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. Tam nie tylko informacje z rajdów, również z innych sportów motorowych. Jeżeli pojawią się na przykład inne gry motoryzacyjne, na pewno postaramy się je Wam zrecenzować. A póki co, do zobaczenia. Na początku 2000 roku nawet sobie nie wyobrażałem, że w 2001 zostanę oficjalnym kierowcą Citroena.